Także dolatujemy do Barcelonki. Czekamy na chłopaków i od jutra ryby, ryby, ryby. Jak wiem, o co chodzi. A ty też na środku. A ty na środku. Tak jest. Dalej, tak sprawdzali, że jest. Nie, to teraz musiałem to ściągnąć. Nie, ono było tak.
kajpę, więc sprawdźcie. A ja tam na odwrót. Pięknie, kaka. Zapiszcie raz. Teraz to tu! Cały czas Polska! Polacy grają, tak? Kiedy? Się naje, nie będzie chciał nas tutaj. Ale zawoła jeszcze innych na obiad, wiesz? Gdzie ty wytargasz? Na łódkę? On to łódkę zabiera. Ile tam metrów? Tak. Jak tam głęboko? 5. A teraz tutaj gdzie jesteś, ile jest? Troszkę jest. Taka meksykańska.
tam jest most pod Ciupraną. W tamtym roku tam łowiliśmy przed mostem. Jesteśmy w końcu rozłożeni. Mieliśmy troszeczkę takich przebojów typu, że wczoraj był duży strajk, nie można było kupić kotto, dopiero dzisiaj kupiliśmy. Jesteśmy na zasiadce 6 osób. Rozbiliśmy się tutaj, Adam przewodnik nam pomagał. Tak naprawdę dopiero o godzinie 19 udało nam się wszystko doprowadzić. Co? Mamy zamiar łowienia sumów i karpi. 4 wędki są na karpia, 5 sumówek podsypane. Mamy zamiar teraz posiedzieć 3 dni tutaj w tym miejscu, akurat gdzie jesteśmy. Miejmy nadzieję, że coś siądzie. Jak to nic się nie będzie działo, na przykład do jutra, czy tam do środy rana, to będziemy szukali jakiejś nowej miejscówki, ale ogólnie z wywiadu mamy takie informacje, chłopaki łowią tam z bazy, łowią małe sumy, nie ma jakichś tam wielkich, sporo karpi, to takich metróweczek, także coś się dzieje, nie? Woda jest 25 stopni, także jak na początek czerwca to jest naprawdę idealne, temperatury są naprawdę gorące, bo dzisiaj ponad 30 stopni, zanęcone, zasypane. Teraz tylko stało czekać. Burza nas ominęła, całe szczęście dzisiaj. Także liczymy na to, że w nocy dzwoneczki się rozdzwonią i będziemy mogli się pochwalić jakimiś ładnymi rybami. Także będziemy was informować na pewno jutro na sondacza. Adam, chodź już Adam. No. Adam chciał coś powiedzieć, chodź Adam. Także zobaczymy. Jak coś będzie się działo, będziemy was informować i pokazywać. I tyle, co z góry. Wolniej! Punkt do tego gorszy. Tam właśnie tak jak kupały zrobił, nie? Nie, Paweł, to całkiem tak, no, wiesz? A ja siedziałem na samym dziobie i weszliśmy, ja też tam pierdę, a on chciał kotkę zrobić, wiesz? Zamknął gaz, a łódka. Dziobem na dół. Sondacza macie? Ale na to zasolarze wypiec, człowieku, to jest solowej ławicy całe. Dużo jest. Robert, zawijaj i silnik do góry. Silnik do góry, żeby chyba. To nie Polacy, to jakiś Hiszpanów kurde tam. Tam mówię, że po polsku gadają. No, jak Coca-Cola, sam to mówiłem. Jak tam panowie? Mówcie na bieżąco. Takie ryby. Ola ole. Ale tylko na sunarzu. Na sunarzu, naprawdę. Kurwa, o tutaj jakieś jakieś. A jakie głębokości wielki mieliście tam? Co? Głębokość? 7,9. No. Kuma to od razu widać, bo... No nie, wycie. Mi też zawsze mówi, no kanał byśmy sobie poszli. Albo przychodzi do domu i mówi, do pracy i mówi, no wczoraj byłem na kanale, nie? I co? Diabła zaprosiłem na kanał i co, złowił? Chłopaka złowił. Kto? Diabeł. Diabła zaprosiłeś? Nie. Jechał do niego, poszli na ten kanałek obok. Ja mam Trzymaj. Już
się spod spodem, wiesz? A mi się przełożyłaby, coś podniósł tą wędkę, to będzie podobało ją. O tą. No tą połóż na podobie. No tą. Tą postaw na... Po, na... Nie, na tym, na tamtym fragmie. Na tym miejscu. O, będzie elegancko. Patrz, ona tam między dwie wejdzie. Pod wojakiem u ciebie. Skoczył ci. Ale ze skrzydła nie musisz. Dobra, przychodzisz. A wróciło tylko. Jeszcze jedna. Dobra, to jedziemy do wody. Czekaj. No tam już są dwa te kabany. Nie, nie gadaj, nie, nikt nie wstawał, jedź. Uważaj na półkę. Nie pójdzie, ona są silne. Teraz widno. Będziemy rzucać zaraz zestawy. Już zaczyna walczyć. Tak koło meterka? No ja miałem... Metra nie. Metra nie ma, ale... Nie masz jeszcze tego? Z 70 ma. O, więcej niż 70. Na twojej wędce był? Nie, na wędce to. Na nie ma moja wędka twoja, ten kto wstaje zaczyna. Weź, filmuj tą minę. Nie. Płyń malinka. Po mamusie. Tak jest. Tudut. Brawo. Brawo ty, brawo ja. Brawo ja. Chodzą gdzieś po powierzchu. On skończył. Nie wyłączył, bo szkolam. A bierz mój aparata. A więc akurat w nutach, to na razie się nie porobię gdzieś. Ja z dwoma zrobię. Tak, wpadł. Puszczamy go. No. To czekaj, może z dwoma, tak już na raz, dwa. Czekaj, moment. Szybciej, bo ciężko. Hej. No tak z widoczką. O, jest elegancko. Czekaj, Paweł. Ja ci jeszcze jeden.
Dobra, weź filmuj. Puść się. Filmuj Arsa. Jak wypuszcza. Tutaj. Filmuj, on zaraz pójdzie. A we wcześniej się też nie chciał za bardzo, po środku pójść. W trzeci. Co? Daj? Pójdzie. Masaż mu zrób. Usta, usta. Wiecie co? O takie kurwa coś na nogach. Jak mnie pierdolnęło dwa razy, to miałeś palec zdęciał, kurwa, ze stopą tutaj. No, słyszałem cię w nocy. A pierdolę. Ale to widziałeś? Tak. A potem, jak już drugi raz mnie pierdolnęło, i to tutaj, nie wiem, chyba się rybę to pierwszy zapalił. Brawo. To od... Widzisz, tutaj to odnosimy pelety, gruby. A u nas na jeziorach się robi tą pachę, wyrzucana, ona się w wodzie rozpuszcza. Żadna ryba się nie najdzie, to ma tylko nęci. A jak przyjedzie taki wędkarz na taki mały akwen, 10 i każdy pierdoli tam worek, to chyba kisie. Dobry, my tutaj się chłodzimy. Telewizja znowu? Jest tutaj taka półeczka, a pomimo półeczki jest 4,5 metra. Ja znaczy się łapię pogodę tą ręką cały czas. Pogodynka. Jest temperatura 37,5 stopnia. Godzina 15:45. Siada jadę na półeczkę. To zasłaniasz kamerę. Ale nie tak dobrze, która... A to nie chodzi o dobrze. Ale to on lubi dobrze. Nie, bo nie znowu to musi wycinać pół kamery. Nie, no kamery nie wycinaj, tylko jak coś to filmi. Szkoda akurat wyklacza. Teraz to słychać takie... To tutaj pompa chodzi. Musi Artur tam... Poprawiam na ręce. Pokazać. O. Ale nie pół, tylko nawet po prostu. Nie pół. Niestety nam to chodzi dzisiaj od góry, od 8 rano. No, mniej więcej. Kurde. Tylko żeby na to nie spojrzeć, do 5 już nie spaliśmy, nie? 4. No bo branie za braniem było. Będę brał cię. Dzisiaj rano zostajemy we 3. Trzech starszych panów zjechało na bazę. My łowimy. Największa rybka wczoraj. No, tak, plus 20. To były powyżej 20, były cholernie ciężkie, no. To koń zakrążył na plus 20, no i taki dobry metr. Najmniejszy 81. To najmniejszy miał 87 cm, nie? No. I tak gdzieś dyszka, nie? W przedziale 8-10, nie? On mógł być. Także jest dobrze, ja jestem bardzo zadowolony. A największy wziął na morwę krab z Bandit Carp. Tak. I na wędkę Artura. Tak. Tylko, że nie usłyszał organizatorów. No niestety. Znaczy się słyszałem, tylko nie podnosiłem się, opały pierwszy się zerwał. Mówi, mój kurde, mój! Mówi, dobra, to się nie podnoszę, bo będzie kłótnia. I nagle Artur się obudził, a to już mieliśmy 6 karpów.